Cześć wszystkim, to Natalia z Projektu X. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia jest niesamowita. Tych dwoje znało się już od wczesnego dzieciństwa, czyli odkąd Wania zamieszkał z babcią Klaudią. Matka porzuciła go, kiedy nie miał nawet jeszcze 5 lat. Pewnego dnia pojechała do miasta i już nigdy nie wróciła, jakby nigdy nie istniała. Marusia od zawsze była po wsi nogą, nigdy nie chciała mieć syna, dlatego o niego nie dbała. Wnuk został z babcią na wsi i tam od razu zaprzyjaźnił się z sąsiadką Ajną, która mieszkała z rodzicami kilka domów dalej. Niestety niedługo później Ajnia straciła mamę w wypadku motocyklowym i tak jak Wania została sierotą. Jej ojciec przeżył, ale trafił do szpitala w stanie krytycznym i długie miesiące spędził pod bacznym okiem lekarzy. Tymczasowo wzięła ją do siebie babcia Klaudia, ale kiedy ojciec dziewczynki wrócił ze szpitala, zajęła się również nim. Mężczyzna był zbyt słaby, żeby zadbać o siebie, a tym bardziej o swoją małą córeczkę. Dla babci Klaudii oczywiste było, że to ona przejmie stery i zajmie się tą dwójką i sąsiadem. Dzieciaki goniła do nauki, gotowała, sprzątała, prała i chroniła przed wszelkim złem, jakie może spotkać człowieka. Ale jak to mówią, nikt nie jest wieczny. Pewnego dnia babcia zachorowała i nagle zmarła. Dzieci głośno płakały, kiedy znalazły ją przed bramą, nie wiedziały co robić, co teraz, co dalej. Ajnia chlipała Wani w ramię, ale jak mógł pocieszyć swoją przyjaciółkę, kiedy sam był załamany? Był pewien, że teraz, kiedy nie ma nikogo, kto by się nim zajął, już na pewno trafi do sierocińca. Wania spojrzał na Anię i zawył: Ajna, powiedz mi, dlaczego jestem tak nieszczęśliwy? Matka mnie porzuciła, teraz moja babcia umarła, nikt mnie nie chce, nikomu nie jestem potrzebny. Nie denerwuj się, Wańka, spokojnie, zobaczysz. Ani nie mrugniesz, jak czas minie. Jeszcze 5 lat i będziesz dorosły. Ja jestem trochę starsza. Chwila, moment i będziesz z powrotem na wsi, a ja z tatą przypilnujemy domu. Wiesz, że tatuś robił wszystko, by zdobyć prawa do opieki, ale to na nic, sąd nie pozwolił. Będę czekać na ciebie i pisać do ciebie listy. Obiecuję. A Wania na to: wiedz, że nigdy o tobie nie zapomnę. Zawsze będziesz w moim sercu. Obiecuję ci, że wrócę. Tylko czekaj na mnie. Po tym, jak zabrano chłopca do rodziny zastępczej, Ajnia nie potrafiła się odnaleźć. Ojciec, widząc w jakim jest stanie, starał się odwrócić jej uwagę, ale nic nie sprawiało jej radości. Jedyne miejsce, gdzie czuła się naprawdę dobrze, to las. Kiedy jej tato doszedł do siebie, często spacerowali w poszukiwaniu grzybów czy leśnych owoców i fantazjowali o przyszłości. Jej tato był leśniczym, a Ajnia, żeby się czymś zająć, we wszystkim mu pomagała. Zbierała jajka, poiła kurczaki, napełniała paśniki głównie dla łososi i reniferów. Większość czasu pracowali i wciąż przebywali na zewnątrz, aż pewnego dnia natknęli się na gazelę, które akurat obserwował lis, a może to był wilk? Leśniczy stał wtedy w chaszczach, a kiedy zauważył te dwie pokaźne, piękne istoty, zamarł. Za nic nie chciał spłoszyć młodej gazeli, która wyłoniła się z buszu. Dorosła matka obserwowała wszystko z dystansu, jakby czuła, że tylko oni są w stanie im pomóc. Być może nawet znała tę parę leśników, ojca i córkę, którzy karmili i dobrze traktowali wszystkie zwierzęta w lesie. Patrzyła na nich z nadzieją, jakby prosiła, by uwolnili młodego z pułapki. Ajna z ojcem powoli zbliżyli się do młodej gazeli. Jej futro było cudownie aksamitne, miało czerwonawy odcień i białe pręgi, jak z bajek. Oba były takie piękne, patrzyły uważnie czarnymi ślepiami na córkę i ojca z przestrachem, co się za chwilę wydarzy. Córka wyciągnęła ostrożnie rękę i usztywniła udo zwierzęcia, a ojciec wyjął nóż i jednym ruchem odciął linę.
Gazela nieśmiało poruszyła chudymi kończynami, po czym gwałtownie stanęła na równe nogi i sru! Jak z procy wystrzeliła w kierunku matki i już po chwili obie zniknęły w gęstym lesie. Od tego dnia minęło kilka ładnych lat. Aina kończyła wtedy szkołę, była zajęta, ale wciąż pomagała ojcu i pracowała na pół etatu na farmie. Jak dotąd co roku do pracy na polu przy zbieraniu ziemniaków przyjeżdżali uczniowie liceum. Codziennie wieczorem po fajrancie spotykali się z dziewczynami w remizie. Czasem ich schadzki przeciągały się do białego rana, a wielu z nich przychodziło tam właściwie tylko dla Aini, bo wyróżniała się urodą, ale nigdy nie zgodziła się na randkę z żadnym z licealistów. Nie to, że ich nie lubiła, tylko wciąż pisała listy i czekała na ukochanego Wanie. Na początku kolejnego lata na wieś przybył zespół mechaników. Mieli za zadanie ponaprawiać cały sprzęt, ale był wśród nich przystojny młody facet, któremu Ainia bardzo się podobała i nie chciał nawet słyszeć o żadnej odmowie z jej strony. Obsypywał ją prezentami, układał serenady, opowiadał żarty, obiecywał wieczną miłość, ale on swoje, a ona swoje. Ainia wiedziała, że chłopaki tylko mamią jej oczy, smalą cholewki, bo czegoś od niej chcą, a kobietom we wsi rozplątały się języki. Wyśmiewały Ainie, że dziwaczka, bo żadnego chłopa nie chce, tylko za Wańką wzdycha. Nie to co dzisiejsze dziewczyny, które drwiły z niej, że pomimo wieku nadal nie dała się dotknąć żadnemu mężczyźnie. Któregoś dnia w sklepowej kolejce baby ze wsi zmówiły się za sobą i wylały na nią wiadro pomyj. Nabijały się z niej głośno, prosto w twarz wysyczały, że nie ma gustu do chłopów, bo sama wychowywała się bez matki. Ale Aina nie traciła rezonu, nie przejmowała się ich opiniami i robiła swoje. Baby jednak nie dawały za wygraną. W tamtym roku obracała studentów, w tym lata za nią mechanik, a ta dzikuska nic i nic, nie chce nikogo. I co jej zrobisz? W końcu Ainia nie wytrzymała i pobiegła ze sklepu prosto do lasu, do miejsc, gdzie czuła się bezpiecznie, które najbardziej kochała. Ale dziś ze wstydu i urazy miała chęć zrzucić się ze skały. Dlaczego ludzie byli dla niej źli? Nie potrafiła tego zrozumieć. Ainia stanęła na krawędzi. Od wysokości kręciło jej się w głowie. Rozłożyła szeroko ramiona niczym skrzydła i wtedy ktoś chwycił ją za talię, pociągnął do siebie i silnymi męskimi dłońmi zaczął ściągać z niej ubrania. Aina była przerażona. Ze strachu nie była w stanie nawet krzyknąć. Jej serce łomotało. W końcu wyrwała się z uścisku, upadła na ziemię i osunęła z urwiska. Próbowała wołać o pomoc, ale ktoś nadal trzymał na niej swoje ciężkie, wielkie łapy. Wtedy zrozumiała, że wokół nich nie ma nikogo, kto ją usłyszy i wtedy zobaczyła twarz napastnika. To był ten koleś, Jendy z brygady mechaników, który rozpowiadał o niej po wiosce świństwa wyssane z palca, kiedy ostatni raz brutalnie odrzuciła jego zaloty. Dziewczyna nie była w stanie wyrwać się z jego uścisku, aż kątem oka zauważyła, że po drugiej stronie łąki stoją gazele. Na widok szarpaniny spuściły łby i popędziły przez pole cała naprzód, jakby były gotowe do walki. Jendy wypuścił ją na chwilę, Aina wyrwała się z uścisku i tylko patrzyła, jak bestia z całym impetem atakuje gwałciciela i powala go z hukiem na ziemię. Zwierzę stanęło pomiędzy nimi, a Jendy splunął głośno i ruszył w stronę wioski. Aina długo nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Młoda gazela, którą przed laty uratowała z tatą, dziś przyszła na ratunek jej. Jendy doskonale wiedział, że nie może już zrobić dziewczynie nic, bo zwierzę albo go powali, albo zabije. Wycofywał się powoli, wciąż nie spuszczając z oku Aini, chronionej przez gazelę, która odprowadziła ją później pod sam dom. Ojciec przywitał córkę, która była w opłakanym stanie. Przerażony dopytywał, co się stało. A Ainia opowiedziała mu wszystko tak, jak pamiętała, że jeden z mechaników próbował ją zgwałcić. A później zdarzył się cud, bo na ratunek przyszły jej gazele, które wspólnie uratowali wiele, wiele lat temu.
Po wysłuchaniu całej historii ojciec natychmiast wziął córkę na posterunek policji, by złożyć skargę na bezwstydnego, niegodziwego napastnika. Policjanci go aresztowali i ostrzegli przed nim towarzystwo, a współpracownikom kazali jak najszybciej skończyć robotę i raz na zawsze wynieść się z wioski, skoro zatrudniają u siebie złych ludzi. Niedługo później brygada skończyła projekt i wszyscy podejrzani mechanicy wyjechali. Po tym, co się stało, wszystkie dziewczyny i kobiety z wioski łypały na Ajnie z zazdrością, bo nie mogły uwierzyć, że wyszła cało nawet z tak niebezpiecznej sytuacji. Nie mogły zaakceptować jej świętości, że jest prawdziwie wierna tylko tej jedynej osobie na świecie. Nie pojmowały idei wiecznej miłości, której same nie zaznały, ale naprawdę wściekły się dopiero, kiedy po kilku miesiącach we wsi pojawił się bardzo młody i bardzo przystojny mężczyzna, który wyglądał na bardzo bogatego. Tak, to był Wania, życiowa miłość Ani, który na oczach wszystkich sąsiadów poszedł prosto do jej domu, nawet się nie oglądając. Wania nieśmiało zapukał do drzwi, a kiedy Ania mu otworzyła, ujrzała przed sobą swojego, owszem, starszego o kilka lat, ale o tych samych rysach twarzy i oczach, o pięknym spojrzeniu, ukochanego chłopca z dzieciństwa. Pierwsze, co zrobił, to ją przepraszał. Przepraszał z całego serca, że kazał na siebie tak długo czekać. Ciężko pracował, by zarobić na ich huczne wiejskie wesele i odtąd wieść z nią wspólne, szczęśliwe życie. Ajnia, tak jak obiecała mu przed laty, dbała z ojcem o dom Wani jako swój własny. Codziennie w nim sprzątała, paliła w piecu, gotowała aromatyczne potrawy, aby zawsze ładnie pachniało. Wania przytulił ją mocno do siebie, klęknął i od razu poprosił o rękę. A Ania, jak się domyślacie, powiedziała tak. Kilka tygodni później urządzili wystawne wesele, a niedługo potem zaczęli generalny remont starej chaty Wani tak, by było im przyjemniej. Ajna była bardzo piękną panną młodą, która zachwycała urodą wszystkich obecnych na ceremonii gości. I tak oto szczęśliwie kończy się ta historia. Pomóżcie nam dotrzeć do szerszego grona. Wysyłajcie link znajomym i udostępniajcie na Facebooku. Klikajcie w karty, które pojawiają się na końcu. Do usłyszenia. Dzięki i pozdrawiam.